Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przekazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodziewanie przyszedłszy nie zastał was śpiący. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. Oto słowo Pańskie. Na początku, drodzy bracia i siostry, krótko wprowadzenie w okres liturgiczny, który nazywamy Adwentem. Może już wiemy, ale sobie warto przypomnieć przy tej okazji, jak rozpoczynamy Adwent, słowo Adventus, łacińskie słowo Adventus, jest nawiązaniem do sytuacji, kiedy w Imperium Rzymskim władca wjeżdżał na koniu do miasta, które podbił, które triumfował właśnie jako zwycięzca. Wjeżdżał triumfalnie do tego miasta jako władca. I ten wjazd króla, imperatora, do danego miasta jako władcy i pana był nazywany Adventus. Z tej okazji też wybijano monety na przyjazd króla, które nazywały się Adventusami. Greckie słowo, odpowiednik Adventus, czyli greckie słowo epifania, objawienie Boga, epifania, przybycie i objawienie Boga. Tak możemy nazwać ten okres. Bóg przybywa, jest przybywający i objawiający się zarazem. Okres Adwentu ma trzy płaszczyzny. Trzy płaszczyzny, które są istotne, by zrozumieć ten czas. Pierwsza płaszczyzna to płaszczyzna Starego Izraela, płaszczyzna Starego Przymierza, kiedy naród Izraela oczekiwał na Mesjasza. I te mesjańskie oczekiwania spełniły się we wcieleniu Syna Bożego w Jezusie Chrystusie, który narodził się w Betlejem. To jest historyczne wydarzenie, wydarzenie w Betlejem, wydarzenie, które dokonało się raz na zawsze. Oczekiwanie Izraela i zbawcze wydarzenie, wcielenie Syna Bożego w Betlejem. Konkretna sytuacja. To jest jeden wymiar, pierwszy wymiar Adwentu. Drugi wymiar Adwentu jest eschatologiczny. Jest oczekiwanie nasze na przyjście powtórne Boga w paruzji, czyli na końcu czasu. Ten Adwent też ma taki wymiar eschatologiczny. Oczekiwanie na powtórne przyjście paruzję Chrystusa jako króla, władcy na końcu czasu. I ten trzeci wymiar, bardzo istotny, a może najważniejszy dla nas, to przyjście Jezusa do ciebie, do twojego serca, do twojego życia. W twoją historię życia mamy czas chronos grecki, który oznacza czas, który na zegarku właśnie patrzymy i czas, który upływa nieubłagalnie, ten nasz czas ziemski. Ale oprócz greckiego słowa chronos jest jeszcze kairos. Kairos to jest czas Boga, bo chronos to jest czas człowieka, nasz czas, który upływa bezpowrotnie, ale jest kairos, czas Boga, który przychodzi w naszą historię. I to jest właśnie Adwent, kiedy Bóg przychodzi do ciebie, w twoją historię życia, w twój grzech, w twoją słabość, aby cię wydostać, wykupić, zbawić. I to jest najważniejsze. Przybywa Jezus podczas każdej Eucharystii. Adwentem jest każde przyjście Chrystusa podczas Eucharystii. W Jego Słowie i właśnie w ciele i w krwi. Przyjmujemy Komunię Świętą, to przyjmujemy przychodzącego do nas Boga pod postacią chleba, a to jest Jego ciało i krew. To jest takie wejście w ten Adwent. Teraz przejdziemy do Ewangelii. Ewangelia Marka, którą dzisiaj słyszymy, pochodzi z 13 rozdziału
I to jest mowa eschatologiczna Jezusa Chrystusa, można powiedzieć ostatnie słowa Jezusa przed męką. Dlatego, że Ewangelia Marka, najstarsza ze wszystkich, napisana około roku 70 jako pamiętnik, można powiedzieć, świętego Piotra, bo Marek spisywał to, co mówił Piotr do niego. Ta Ewangelia składa się z trzech części. Jest teraz rok B, czyli rok Ewangelii Marka. Będziemy przez cały rok słuchać w niedzielę Ewangelii Marka. Więc Ewangelia, która powstała około 70 roku jako pamiętnik świętego Piotra, składa się z trzech części. Rozdziały 1-12 to jest cała publiczna działalność Jezusa Chrystusa. Rozdział 13, który fragment dzisiaj słyszymy, jest to mowa eschatologiczna Chrystusa, która oddziela tą część publicznej działalności Jezusa od Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, które zajmuje w Ewangelii Marka trzy rozdziały, 14, 15 i 16. I to jest cała Ewangelia Marka. Więc mowa eschatologiczna, w której dzisiaj uczestniczymy, jest to, można powiedzieć, motto Jego publicznej działalności Jezusa, a wprowadzenie w Jego misterium męki i śmierci, zmartwychwstania. Słowa, które chwilę usłyszeliśmy w Ewangelii, są bardzo istotne, bo są testamentem Jezusa Chrystusa, czyli czymś najważniejszym, co chcę Tobie dzisiaj, drogi bracie i siostro, powiedzieć. Słowo, które występuje, słowo klucz dzisiejszej Ewangelii, jak zauważyliście, to jest słowo czuwajcie. Cztery razy występuje dzisiaj w Ewangelii słowo gregorein. Gregorein to jest słowo, które oznacza spać z otwartymi oczami, czuwać nie śpiąc, być czujnym. Jak to mówi pięknie Pieśń nad Pieśniami, piąty rozdział, Pieśń nad Pieśniami, drugi wiersz, mówi: ja śpię, a serce me czuwa. I to jest właśnie to słowo gregorein. Czuwać, mimo że śpisz. Serce czuwa, chociaż śpisz. Jesteś czujny. O takie czuwanie chodzi, ale to jest jedno to słowo. Natomiast inne słowo, też wyrażające czuwanie, agrypneo. Słowo agrypneo, też mówiące o czuwaniu, jest bardzo ciekawe, bo oznacza to z jednej strony agros, czyli pole, agros, i hipnos, od tego hipnoza. Hipnos, czyli sen. Sen na polu, agros i hipnos. Połączenie agros i hipnos daje agrypneo, czyli sen na otwartej przestrzeni. I to słowo agrypneo oznacza spać czujnie, tak żeby słyszeć wszystkie dźwięki, żeby ktoś nie okradł ciebie z twoich rzeczy, z twojej trzody. To było słowo, które odnosiło się do pasterzy, którzy w nocy czuwali. Jeden z nich nie spał, słuchał, co się dzieje wokół, czy dzikie zwierzęta nie podchodzą, czy czasami złodziej nie podchodzi, żeby ukraść trzody, czy też zaatakować ich i ukraść ich rzeczy, a pozostali spali. Ale jeden agrypneo, czyli siedział i słuchał, i czuwał. Dlatego też to słowo odnosi się do ludzi, którzy nie śpią, bo sen w Biblii oznacza zło, które usypia, grzech, który cię usypia, szatan ciebie usypia, prowadza w śmierć. Dlatego zwróćcie uwagę, że w języku biblijnym cmentarz to się tłumaczy po polsku dosłownie sypialnia, a więc miejsce śpiących ludzi w języku greckim. Sypialnia, a więc miejsce, gdzie śpią, czyli śmierć. Zobaczmy, że grzech to jest śmierć, to jest sen. A Jezus mówi nam dzisiaj: otwórz oczy, nie śpi, nie wchodź w grzech, bądź czujny, otwórz oczy, otwórz serce, otwórz uszy, bądź czujny, nie pozwól szatanowi się uśpić, bo trucizna grzechu nas usypia. Każda pokusa, w którą wprowadza nas szatan, usypia naszą czujność. I szatanowi o to chodzi, abyś zasnął. A Adwent jest czasem czujności, gotowości, otwartych oczu, otworzyć oczy. Dlatego zobaczmy, że dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od słowa blepete, czyli popatrz.
blepo, patrzeć. Pierwsze słowo, które otwiera dzisiejszą Ewangelię, zaprasza Ciebie do patrzenia, do otwartych oczu, do wyprawy otwartych oczu. Blepete, popatrz, zauważ. Agrypnite, czyli nie śpi, otwórz oczy, bądź bezsenny, nie pozwól, aby sen, grzech Ciebie zmorzył. Oczywiście nie chodzi to o to, byśmy nie spali, ale chodzi o to, żebyśmy nie grzeszyli. To chodzi o w sensie duchowym. Tak samo jak dzisiaj w tej przypowieści słyszymy, że pan domu zostawia dom, słudzy mają zrobić konkretne czynności, zajęcia i odchodzi pan. To nie chodzi o dom, o gospodarstwo, tylko chodzi o moje serce. A tym panem, tym gospodarzem domu jest Bóg. Bóg, który odchodzi. Bóg, który się czuje nawet bezdomny, bo czeka na wejście do Twojego serca. Bardzo ważny czas właśnie Adwentu, bo w tej przypowieści, bardzo ciekawe, jest użyte słowo greckie apodemos. Bóg jest apodemos, czyli jest odchodzącym, jest emigrantem. Zobaczmy, w Ewangelii dziś jest użyte słowo emigrant. Bóg jest emigrantem, jest obcym, jest poza ojczyzną. Epodemos oznacza kogoś, kto odszedł z własnej ojczyzny, z własnego domu, zostawiając rodzinę i dom, szukając, tułając się po świecie. Epodemos. Bóg staje się obcym, staje się bezdomnym Bóg. Bo dom Jego jest gdzie? W niebie? Nie, w Twoim sercu. W Twoim sercu. I Bóg chodzi po świecie. Bóg chodzi po świecie, aby znaleźć dom w Tobie, w Twoim sercu. Ale dom nasz jest zamknięty. Adwent jest czasem otwartych drzwi. Bo dlatego, że Bóg Ciebie szuka. Bóg Ciebie szuka. Adwent jest szukaniem Boga przez nas, ale może bardziej powiedzmy, że jest szukaniem człowieka przez Boga. Bóg szuka człowieka, chodzi po świecie, a człowiek szuka Boga. Bo najpiękniejszym mieszkaniem Boga jest człowiek, jego serce. A najpiękniejszym mieszkaniem człowieka jest Bóg, jest jego serce. A więc Adwent polega na tym, że serce Boga, bezdomne, emigranta, szuka Ciebie, domu, dla siebie, aby mógł zamieszkać w Tobie, w Twoim sercu, w Twoim wewnętrznym domu, abyś go wpuścił. Trzeci rozdział Apokalipsy. Te słowa. Stoję u drzwi i kołaczę. Kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. O to chodzi w Adwencie. Po to, żeby wpuścić Boga do swego serca, aby się z Nim spotkać, z Jego miłością. Ale to klamka jest po Twojej stronie. Ty musisz otworzyć. Bóg nie ma klamki, żeby otworzyć. Ty masz klamkę, żeby otworzyć. Ty decydujesz, czy wpuścisz, czy nie. I teraz, kończąc dzisiejsze refleksje, chciałem podać trzy znaczenia tego słowa czuwajcie. Ksiądz profesor, już nieżyjący, który mnie uczył, księdza Ignacego, uczył i mnie w seminarium, ksiądz profesor Józef Kudasiewicz, znany biblista polski, napisał wiele książek. Ksiądz profesor Józef Kudasiewicz, który uczył nas biblistyki, rozmiłował nas w Piśmie Świętym, powtarzał trzy bardzo ważne przestrzenie czuwania, czyli Adwentu. Że czuwać w języku biblijnym po pierwsze oznacza pracować, czyli dobrze, sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Czuwać to znaczy być punktualnym w kościele, na mszy świętej, punktualnym w pracy, w domu, dobrze wypełniać swoje obowiązki, solidnie, rzetelnie pracować, uczciwie, nie kraść, nie wynosić z pracy czego. W sklepie też robię zakupy. Nie podjadaj, nie wynoś, nie kradnij.
to praca, to obowiązek, wypełniony rzetelnie i sumiennie, punktualnie. To jest pierwszy element czuwania. Drugi element to modlitwa, to życie wewnętrzne, to zadbać o jakość Twojego serca, jakość Twojego życia wewnętrznego. Musisz pogłębić swoją więź modlitewną w tym czasie Adwentu z Bogiem. To adoracja Najświętszego Sakramentu, rachunek sumienia, czytanie Pisma Świętego, medytacja Pisma Świętego. To jest właśnie życie duchowe. I trzeci, bardzo ważny element czuwania, to jest dobre uczynki. To jest miłość praktyczna. To miłość wobec tych, którzy są cierpiący, chorzy. Może wśród swoich sąsiadów masz ludzi samotnych, masz ludzi cierpiących. Może twój sąsiad, sąsiadka jest biedna, chora, samotna, stara. Potrzebuje twojej opieki, wsparcia. Może trzeba kupić zakupy, lekarstwa przynieść, posprzątać, umyć okna. Zrobić jakiś dobry czyn. To jest czas na uczynki miłosierdzia. I to jest właśnie praktyczny adwent. Praca, modlitwa i dobre uczynki. Weźmy sobie to do serca, jako zadanie na ten adwent, który trwa tylko 3 tygodnie.